Bardzo cieszy to zwycięstwo, bo od tylu lat nie potrafiliśmy przełamać tego bydgoskiego toru, nikt tam nie wygrał i cieszy mnie przede wszystkim to, że wraca ta drużyna z początku sezonu, jest monolit, jest atmosfera i chłopaki też no, przed Krakowem zainwestowali sporo sprzęt, każdy z osobna, juniorzy nasi też mieli wyremontowane silniki na ten mecz i efekty było widać na torze, tak? A zachowanie drużyny przed 14 biegiem było naprawdę super, że chłopaki zebraliśmy się wszyscy razem. Nie chciałem nikogo skrzywdzić, bo większość miała chłopaków taką samą ilość punktów. Mówię, no to puszczamy juniorów. Nikt nie miał nic przeciwko i ta postawa naprawdę mnie cieszy. Bo to właśnie juniorzy dali sygnał do ataku. W biegu młodzieżowców Adrian Woźniak i Kacper Grzegorczyk minęli swoich rywali z Bydgoszczy i nie oddali podwójnego prowadzenia aż do końca. Kolejne gonitwy także układały się po myśli świetnie dysponowanych Pilan, którzy po 9 odsłonach prowadzili 34-20. W końcówce spotkanie się wyrównało, a pewny triumfu menadżer Tomasz Rzędkowski w biegu nominowanym dał szansę na start parze swoich juniorów. Tradycyjnie prym w Polonii Piła jutro Norbert Kościuch. Dobrze na bydgoskim torze prezentował się także Michał Szczepaniak oraz Wadim Tarasienko. Cenne punkty dorzucili także Adrian Cyfer i Tomasz Gapiński. Pilanie kolejne spotkanie jadą już w sobotę. Ekipa z nad Gdy uda się na zaległy wyjazdowy mecz do Gdańska z tamtejszą drużyną z Dunek Wybrzeże.